Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielo, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, chyba nurkowaliśmy, zdobyliśmy dzwon do nurkowania i głównie tym się zajęliśmy. A co teraz? Co teraz się zapytacie pewnie? Sam nie wiem co teraz, co tu jest SI? Wyspa ofiarna, ta. W ogóle to chyba mi się odblokowały te dodatki. Czekajcie, to jest to. Wyspa tajemnic. Dobrze mi się zdaje. I tu powinna być czarna wyspa. Odblokowały się te wyspy, jak widzicie. Można by było w sumie na nie ruszyć. Kurde, tak się zastanawiam. Albo inna opcja też może być. Poszukać jednak tych skarbów. Tylko czekajcie. Na początku zmienimy sobie nutę. Pójdźmy stary. Ja sobie tutaj popilnujcie Jack Doła, ja sobie muszę flotę powysyłać też. Bo to jest ważna opcja, pamiętajcie. Flota to są jednak dobre, ważne sprawy. Na których można trochę pesos dorobić się, kurde. Widzicie, 1100 reali. Jakaś trąbka, po chuj mi trąbka, ale okej. O, tu się coś zaczyna dziać nie tak, jak powinno się dziać. Tu jest zbyt silnie chyba. Nawet nie ma co próbować walczyć. Wyślijmy może, czekajcie, do Kanady, jakbyśmy coś spróbowali wysłać. Na przykład na taki rejs za... Opa, proszę bardzo. No i wyślijmy tą Santa Ewę Marię. Kurde, nie możemy. O ja, dobra, nic. Nie możemy. No to tu wyślijmy ją w takim razie. Następnie. Co następnie? Tutaj niech będzie. Nie mam konceptu, niech będzie tu 50%, a niech płynie. Płyń, płyń, płyń. No ja wychodzę na zewnątrz w takim razie obierać kurs wedle map, których mam tutaj w chuj. Sześćset sześć osiem trzy pięć 606 835 606 606. Proszę bardzo, tutaj 8 czy 5, tak? Osiem czy 5, tu. Dobra, Abaco Island. Jedziemy tam. Tam coś na pewno jest ukryte. Słyszałem, że to ktoś mi ostatnio pisał w komentarzach, że tam są upgrade'y ponoć do Jack Doła podblokowane, znaczy poukrywane. Także z miłą chęcią zobaczymy, może mi się uda wreszcie coś znaleźć. Pójdźmy stary, o kurde, jakie statki płyną. Ale to nic. Oni nie walczą nawet, bo... Niech sobie jaj ze mnie nie robią. Czekajcie, czekajcie. O, trzeba pomyśleć. Mapa skarbów. O, więc to jest za tyłem statku, czyli tutaj, gdzie jesteśmy. W okolicach czterech palm, tak? Tak, one są tak rozłożone. Śmiesznie, możliwe, że to będzie tutaj gdzieś. Czekajcie, tu jest, tylko że złamała się ta jedna palma. Kop, jest. Tańcz. Znaczy kop, ale tańczyć też możesz. Jakiś kufer, co tam znajdziemy? Cztery tysiące reali? To lubię. Dobra, idziemy następnego szukać.
To jest ten 442-118, tak? Jakie kody do Aniusa? Co jest? Co to miało być? 400. Lecz 442-118. 442 to będzie 442 i 118. To będzie gdzieś 118, 118, 442, 442, 118, 400 ile? 42, ta? A 118 to tu. Bo tu nie ma kurde teleportu, to jest ten problem. Znaczy teleportu, szybkiej podróży. Zobaczmy następny. Może nie to, może nie to. 749625 powiadają w tych czasach. Jaki? A, nie udała się misja. O ja cięż nie dupce, to pewnie ta co miała 50%. Ciekawe co się stało w tym z moim statkiem. O, kurde, no nie lubię tego. Ja mam tutaj gościa zabić. Czemu ja go nie próbowałem zabić? Poczekajcie, może byśmy to po cichu zrobili jakoś. Dobra, mamy go. Trzeba w niego tam wlecieć. No, proszę bardzo, 1000 reali. Tylko szkoda, że nas wykryli, byłoby więcej. Chcecie się bić? Odpalić wam tu kurwa z armaty. No. Logujemy się na Jack Doe'a jednak. Ej, co? Ej, ej, co? Co oni chcą zrobić? Nie wiem, co oni chcieli zrobić, ale nie wyszło im to. Ło, taki typowo czarny murzynek w sumie. Czarny. Dobra, już mnie nie widzą, już mogę płynąć, już, już, już. Żebyśmy jakiegoś abordażu dokonali na jakimś statku, tylko trzeba by było go namierzyć. Tam coś jest, ta? Walczą jakieś dwa. Jeden szkuner i drugi szkuner. O, powiedzmy, że na ten angolski. Na ten angolowy byśmy popłynęli. Idziemy na abordaż do nich, bo i tak już zdechają, dostali raz z moździerza i... Wjeżdżamy, 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 wjeżdżamy. No,
przytagować się do tych. Ach, ależ to pięknie zrobiłem, kurde, teraz. Pięciu chama mamy wybić, to jak zawsze. Czemu ja w niego strzałką rzuciłem? Okej. Flota się zwiększy. A się cieszą biedaczki. Typowe biedaki. Dobra, wiecie co? Chciałem sobie wejść w ulepszenia Edwarda. Sprawdzić, czy mi dodało te. Widzicie, jest. Dobra, muszę sobie, żeby się przebrać, chyba zmienić sobie sprzęty, to chyba na... Czekajcie. Zapuścić ster i zejść pod pokład. A teraz zaraz będziemy cisnąć chyba na misję główną, tak mi się zdaje też. Mi się zrobiło i taką misyjkę. O, widzicie, świetnie. I tu powinny być te moje miecze, takie złote, które bym dostałem właśnie z tych dodatków. Jak one się nazywały? Miecze z pistoletami, o kurde. Czemu ja tych szkockich mieczy nie noszę? Skoro są lepsze od tego, co mam. Zestawy pistoletów, ta. Jeszcze się muszę przebrać, jeszcze troszeczkę. Nie, zestawy pistoletów, odzienia. I odzienie mnie interesuje. Co jest? Odbierz Uplayu? Przecież kurwa mam to. Nie wiem, o co w tym chodzi. Nie wiem. Nie ogarniam. Jakiś dziwny system. Gdzie mamy misję? Tutaj ta. Adwokat diabła. Płyniemy sobie z Słonej Laguny tam. A przy okazji jest skrzynia społecznościowa, więc popłyniemy sobie po nią, bo w niej też będzie dużo pesos na pewno. Czekajcie, ja sobie ją obczaję. Ona jest tutaj. O, i tutaj też jest ta skrzynia, po której ostatnim czasem miałem jej szukać. Czekajcie, tu sobie tą skrzyneczkę weźmiemy przy okazji. I tu gdzieś powinien być ten skarb. Ho, ho, ho. Gdzie ty jesteś? Ho, ja. Chodź. Czekajcie, odpalmy sobie mapy skarbów, gdzie my mieliśmy. Mapa skarbów, oczywiście.
I tu jest 7, 4, 9, 6, 2, 5 i tak. Ona jest obok palemek, ale przed kamieniem, czyli teoretycznie patrząc. O, właśnie tu! Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem, jak tu byłem? Galion z wężem jest teraz dostępny w kajucie kapitana. Galion z wężem, o kurde. Mnie to zaciekawiło, co to może być. No nic, płyniemy na misję główną. Odpalmy silniki, włączmy nutę i jedziemy. Musisz ulepszyć kawkę? Adwokat? Co? Zjebać ulepszenia. Nie mam kasy, jestem biedny. What the hell's happened here? Were you attacked? Other way round. It were Blackbeard who struck first. Open fire on a British man of war, the pillock. What in God's name for? Still searching for medicines, but he's gone barmy if you ask me. I'll bring him home. Leave him, man. He's heaped this trouble on himself. Get the mainsail. Szukaj zemstę królowej Anny. No to płyniemy, zobaczymy. Gdzie on tych leków szuka? Co tu za statki pływają? Fregata, o kurde, w sumie dobry level. Ale to jedzie ten konwój chyba, nie? Dobrze mi się zdaje? Dobrze. No jest taka mgła, że niestety nie jestem w stanie zauważyć tego, że tu był... no... kawałek lądu. Let's hope Thatch hasn't come to the same end. Jeszcze nuty nie mogę słuchać, no co? Co jest? This is looking grim. Aye. Keep your eyes peeled. Blast. Kolejny. Well out of hand. A dozen crates of medicine should not be so hard to come by. That ain't my meaning. It's Thatch and Hornigold and this pointless feud of theirs. Can't you feel it? I do. Aye. But both men have their To było nieuniknione, że zajebiemy w to. We take and spend and live hardily wherever we go. What solution would you propose? The answer's in wealth, power, not politics. If we found the observatory, we'd see enough money to buy the whole of England. Or it might be we'd lord over these kings and emperors like they was peasants themselves. A lot of large talk, Captain. But is it your crew you sail for, or yourself? I mean the best for these men, Ade, I do. But this don't sit right. I feel like I'm running errands, not living my life. Czemu zawsze jak tędy przepływamy? Akurat przypatrujemy się temu miejscu. Tam coś musi być. Trzeba było tam kiedyś się bryknąć i zobaczyć, co to dokładnie tam, o co tam chodzi, co to, co jest grane tam. Tam jest jakiś bryk. Gdzie jest ta Anna? Anna, Anna, bryk. Chcecie fajta, tak? No dobrze, będziemy walczyć, będziemy. Będziemy walczyć, tak jak chcecie, to będziemy. Proszę bardzo, ci dostaną z moździerzy.
Tamten już możemy zaabordażować. Więc płyniemy na niego. Czekajcie, ja sobie postrzelam z tego. Ta opcja nie jest taka prosta, jakby się komuś wydawało. Silne mają jednostki na tym statku. Jeszcze nam załogę wybijają, no co za chamstwo. Po prostu nie wiem, jakie oni sobie ze mnie żarty stroją. No, ciągnąć kichę. Uprawmy sobie na stateczek. No i co, następne statki do walki? Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chce walczyć? Chcecie walczyć? Chcecie walczyć? Tak, dobra. No to sobie zawalczymy. Rzucać te beczki wybuchowe. No dobra, odpuśćmy sobie to. Znajdźmy zemstę Anny. Bo tu jest to po prostu, tu jest siła. Zbyt dużo ich tu jest. I przez tą misję byśmy robili przez najbliższe 45 minut, jak nie więcej. To już lepiej sobie tutaj przejechać, jak już przyjeżdżać. Po misji. Na spokoju sobie poodbijać troszeczkę, powalczyć z kilkoma statkami. Co tam za statek jest? To nie Anna właśnie? Czarnobrody tam nie pływa w tych czasach? Chyba on, nie? A kurde, fregata. Zemsta jest. No i są. She's in a bad way. No time for a vote. Thatch is outnumbered. The crew will understand. The quarters, lads. We're sailing into hell. Fire! Dobra, nie chciałem wam niszczyć statku. Chciałbym puścić ster do chuja pana, ale mi widzą. Chamy. Chamstwo się tu szerzy. Kurde no. Tak będzie wyglądać. To będziemy walczyć z nimi mnóstwo czasu. Damn. Got the angle.
No, płynąć. Wejdźmy na pokład. Na pogład. Dobra, dobra. Takie wiksy się dzieją, że to w ogóle... Do tego czarnobrodego to my dojść będziemy mieli lekki problem przez najbliższy czas, tak mi się zdaje. Dobra, wszyscy wybici. Szybko naprawiamy jackdoła i lecimy na tamten większy statek. Tak, żeby to szybko minęło. Tak, cieszę się. Później to sprzedamy. Gdzie ten statek? Szybko, szybko. A, już nas nie widzą, nie? Jaki oni mają level w ogóle? Puścić mogę ster. Czemu nie mogę wcześniej? Dobra, nieważne. Póki mogę, to puszczam. I cisnę tam jak najszybciej. Czy nie, no jak najszybciej. Nie ma co się śpieszyć. Tylko trzeba czarnobrodego uratować, żeby nie wpadł w konkretniejsze tarapaty. O, widzę, że... Serio? Hang in there, Bonnet. Keep your arms up and you're back to the sea. Okej, wybici wszyscy, nie? No to wbijaj na Annę, my wbijamy na Jackdoła i płyniemy, nie? O, tej mgły to ja tak ledwo co widzę, coś. Okej. O kurde, dobra. Pierwszy raz płynę Anną. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ale szybka jest w sumie. A jaki tam ten statek ma level? O, nie wiem, ale będzie siła. Siła uderzenia będzie razy gwałt. O, dobre ma pierdolnięcie, dobre. Dobra. Nie powiem, że nie. W końcu to jest fregata, nie? Naszym biednym jackdołem to sobie możemy tam na taki statek ruszyć co najwyżej, ale 10 razy i nie zabrać mu połowy życia. Okej, teraz będziemy abordażować ich. Nie zatapiam go, tylko miałem problemy po prostu z wymierzeniem w niego.
Oby tam były lekarstwa, bo jak nie będzie, no to troszeczkę lipa. O, ale przyjebał. No to tutaj będziemy aż fajta prowadzić? Tam ktoś do nas celuje w ogóle, co tu się dzieje? Ja cię pierdzielę. Aj, kapitanie. Dobra, kapitan wybity. I'm not a man accustomed to murder, captain. And if you'd taken quarter, you'd not be sleeping now. Sack of muzzle, gobshite. You'll be hanged and sun-dried, just as them there were in Boston. The king's called for a pardon. Captain, we've searched the hold. It's a middle intake, but the medicine we found bears a Charlestown stamp. Thank you, Mr. Hans. We cannot resupply Nassau out here by force and accident alone. We should go to Charlestown for the lot. Hello? Are we victorious? I fear I am not built for the fatigue and care required to live as a man of fortune. Meet me in Charlestown. 1 month from today. Czy będzie atak na Charlestown, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy? Podobała mi się ta misja, więc naprawdę mi się podobała. Klikam. To będzie ładna akcja w takim razie tam. Już miesiąc minął praktycznie. No dobra, czekajcie, ja sobie tylko obczaję jeszcze mapkę. Ja się chyba z wami pożegnam. O, jesteśmy blisko tej czarnej wyspy. Popłyniemy sobie tam. Ja się z wami pożegnam, zapraszam do następnego odcinka. No i to by było na tyle z mojej strony. Cześć wam wszystkim.